Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy w Wieczerniku. Ja jestem Sylwia, a dzisiaj porozmawiamy o relikwiach Krzyża Świętego, o odnalezieniu tych relikwii oraz o święcie znalezienia krzyża, które obchodzimy 14 września. Jest to też o tyle szczególne, że święto znalezienia krzyża stało się motywem mojego opowiadania historycznego Zapach Mirry, które jest umiejscowione w IV wieku naszej ery. I to opowiadanie jest dostępne zarówno w formie słuchowiska tutaj na YouTube, jak i w formie właśnie drukowanej. I do tej formy drukowanej dołączamy również flakonik mały olejku mirry, więc bardzo takie doświadczenie, można powiedzieć, szerokie. I właśnie z racji tego, że to słuchowisko się ukazało, to chciałabym opowiedzieć więcej o samym święcie znalezienia krzyża i o tym, co się właściwie za nim kryje, bo to jest takie święto może dosyć nieoczywiste, ale jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich i kryje się za nim bardzo ciekawa historia. I właśnie o tym chciałabym dzisiaj opowiedzieć. I właściwie trzeba by było cofnąć się do samego początku, czyli właśnie do ukrzyżowania Chrystusa i zadać sobie takie pytanie, co się właściwie mogło stać z tym krzyżem, na którym wisiał Jezus Chrystus. Najprawdopodobniej musiał on podzielić los wszelkich innych krzyży, jakie były używane wtedy. Oczywiście nie było to wtedy nic szczególnego, wręcz można powiedzieć, że było to narzędzie, jakby nie było tortur, które uważano za coś haniebnego. Więc krzyż nie od początku swojego właśnie tej symboliki, nie miał jej od samego początku i nie było faktycznie tego momentu tuż po ukrzyżowaniu, w którym ktoś by powiedział, bierzemy ten krzyż, musimy go gdzieś schować, musimy go gdzieś właśnie zachować, przechować pamięć o nim, że to jest właśnie ten prawdziwy. Tak więc krzyż nie od początku był tym symbolem chrześcijaństwa i również jego relikwie nie od początku były przez chrześcijan odnalezione i przechowywane. Jednym z takich przyczyn można również wymienić to, że nie było wolności religijnej dla chrześcijan. Więc nie byli oni w stanie nie tylko właśnie odnaleźć od razu tych relikwii krzyża, jak i nawet modlić się w miejscu, w którym Jezus był ukrzyżowany i w którym był pochowany i w którym zmartwychwstał. Więc ta wolność religijna również nie ułatwiała, a właściwie brak tej wolności religijnej nie ułatwiał kwestii odnalezienia relikwii krzyża. I tutaj nakłada się na to wszystko również historia samej Jerozolimy. Dlatego, że po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Chrystusa to nadal był teren pod okupacją rzymską i po powstaniu, które miało miejsce w roku 70 naszej ery, właściwie Jerozolima była zrównana z ziemią. I kiedy była odbudowana 60 lat później przez cesarza Hadriana, to była odbudowana w taki typowo rzymski zamysł urbanistyczny, więc tutaj dużo już się musiało pogubić tych uliczek. Przede wszystkim właśnie plan miasta musiał odpowiadać takim planom miasta, jakie w tym cesarstwie rzymskim panowały, więc tutaj oczywiście nikt też nie miał na myśli szukania relikwii krzyża, a do tego jeszcze trzeba dodać, że sam cesarz Hadrian pragnął uniemożliwić chrześcijanom modlitwę w grobie i na Golgocie, dlatego zrobił coś, co można powiedzieć jest takim jednym z dowodów na to, że to miejsce jest prawdziwe. Właściwie osiągnął cel odwrotny do zamierzonego. Dlatego, że postawił w miejscu grobu świątynię Jowisza, a na skalę Golgoty postawił pomnik Wenus. Więc to było takie typowe ruch po to, żeby zatrzeć pamięć chrześcijan o tym, że tam jest jakieś ważne miejsce dla chrześcijan. A tak naprawdę odwrotny efekt do zamierzonego. Jest to jeden z dowodów na to, że to właśnie tam były te miejsca. Właśnie dlatego, że ktoś chciał je zatrzeć. I to wszystko się zmieniło wraz z nadejściem swobody religijnej za czasów panowania cesarza Konstantyna, który tak do końca nie wiadomo w jakiej formie, kiedy nawrócił się na chrześcijaństwo, natomiast na pewno pozwolił chrześcijanom, jakby otworzył tą drogę do wolności religijnej oraz miał bardzo wierzącą chrześcijańską matkę, świętą Helenę, która postanowiła przybyć do Jerozolimy, odnaleźć relikwie krzyża oraz wybudować pierwsze kościoły, między innymi właśnie Bazylikę Grobu i świątynię w Betlejem.
I to, co wówczas powstało jako Bazylika Grobu, czy jak ją lokalni chrześcijanie nazywają Bazylika Zmartwychwstania, nie do końca przypominało tę świątynię, która jest dzisiaj, bo ona na przestrzeni wieków uległa naprawdę bardzo wielu przeróbkom, zmianom czy zburzeniom, więc ciężko jest sobie wyobrazić to, co wtedy tam się znalazło. Przede wszystkim na skalę, czy nie na skalę, tylko na grobie, w miejscu grobu, znalazło się takie mauzoleum okrągłe, które się nazywało Anastasis, czyli z greckiego Zmartwychwstanie. I taki niezadaszony plac, na którym była skała Golgoty, oddzielała to mauzoleum Anastasis od tego głównego kościoła, który się nazywało Martyrium, gdzie się odbywały wszelkie modlitwy i gdzie głoszono kazania. Więc dzisiaj zupełnie nie widać tego zamysłu architektonicznego, który wtedy się znalazł na tych miejscach. I tutaj też warto wyjaśnić pewną kwestię, bo mnie to osobiście bardzo zadziwiło, kiedy byłam pierwszy raz w Jerozolimie, że skała Golgoty oraz grób znajdują się w obrębie tego samego kościoła. I że tak naprawdę tylko parędziesiąt kroków dzieli skałę Golgoty od grobu. I faktycznie, jeżeli sobie wyobrazimy, jak to mogło wtedy wyglądać, to nie jest to takie do końca niemożliwe, dlatego że to było miejsce kamieniołomu, które znajdowało się poza miastem, z którego wydobywano kamień po to, żeby budować miasto, bo właśnie te egzekucje odbywały się za miastem, więc tam mogła stać ta skała Golgoty, a niedaleko mogły również być w tych samych skałach wytłoczone groby, bo te groby oczywiście to były takie jamy, do których można było nawet wejść. Więc to tłumaczy tą bliskość właśnie skały Golgoty od samego grobu. A jeszcze to, co tłumaczy, dlaczego ta skała czy góra, tak jak my sobie to wyobrażamy, tą górę Golgoty jest taka niska stosunkowo, na pewno niższa niż to, co ja sobie wyobrażałam, kiedy jechałam pierwszy raz do Jerozolimy, to chodzi po prostu o podniesienie się miasta, które no, po tylu zburzeniach faktycznie no, wygląda inaczej, po pierwsze te całe uliczki i tak dalej, ale również podniosło się, dlatego że na tych gruzach budowano kolejne, można powiedzieć, warstwy, więc to miasto, które choćby wtedy było odbudowane przez tego cesarza Hadriana, to było kilka metrów niżej i to w niektórych miejscach Jerozolimy widać. Są dwa fragmenty ulicy Cardo Maximo, czyli tej głównej aeli miasta, takiej właśnie, która od bramy damasceńskiej przecinała całą Jerozolimę. No i ona jest parę metrów, trzeba zejść z chodnika w dół, żeby przejść się tą Cardo Maximo. Zresztą tym Cardo Maximo przechadzał się również bohater mojego opowiadania, Zapach Mirry. Więc faktycznie trzeba uruchomić mocno wyobraźnię, kiedy się zwiedza zarówno Jerozolimę, jak i samą Bazylikę Grobu i przede wszystkim zrozumieć tą historię, która się tam nabudowała i nawarstwiła, co sprawiło, że to miejsce wygląda inaczej niż sobie to wyobrażamy. A teraz wracając do samej świętej Heleny, która odnalazła relikwie krzyża, przekazy wskazują na to, że przede wszystkim skupiła się na początku na tym, żeby odkopać skałę Golgoty oraz grobu, bo one były zasypane, właściwie wyrównany teren tak do góry, więc odkopując skałę natrafiła na dół po cysternie, czyli tam, gdzie kiedyś był zbiornik wody. W pewnym momencie, na pewnym etapie zaczęto używać tego miejsca jako po prostu takie składowisko odpadów tak naprawdę, bo tym były krzyże dla tych ludzi wtedy. I znalazłszy te krzyże, zaczęto modlić się nad nimi po to, żeby właśnie cud uzdrowienia mógł wskazać na to, który jest tym krzyżem, na którym wisiał Jezus Chrystus. Jest jeszcze jeden przekaz, taki można wręcz nawet uznać go za legendę z tamtych czasów, który ma swoje nawet do dzisiaj miejsce w tradycji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Mianowicie mówi się, że święta Helena poinformowała swojego syna Konstantyna o tym, że znalazła relikwie poprzez znak ognia. I tutaj nie chodzi o cud ognia, tylko po prostu znak ognia. Zaczęto zapalać ogromne ogniska i pochodnie pomiędzy Jerozolimą a Konstantynopolem, czyli dzisiejszym Stambułem w Turcji. I na wzgórzach i pagórkach właśnie przekazywano ten ogień coraz dalej, coraz dalej. I to był znak właśnie dla cesarza Konstantyna, że jego matka znalazła relikwie. I ta tradycja ma do dzisiaj miejsce. Chrześcijanie w święto znalezienia krzyża
zapalają ogromne ogniska i to może być właśnie albo na wzgórzach, albo na placach przed kościołami. I jest to nawiązanie właśnie do tego, co się wtedy wydarzyło, czyli do poinformowania cesarza o tym, że znalezione zostały relikwie. Więc jest to tradycja, która przetrwała do dziś wśród chrześcijan na Bliskim Wschodzie, nie tylko w Palestynie, ale również choćby w Libanie czy w Syrii, dlatego że współczesne granice są dla tej tradycji chrześcijańskiej 2000-letniej stosunkowo nowe, więc to nie jest nic dziwnego, że podobne tradycje się znajdują właśnie zarówno wśród chrześcijan choćby w Syrii czy w Palestynie. Jeżeli wysłuchasz mojego opowiadania albo go przeczytasz, to znajdziesz tam sporo szczegółów, jeżeli chodzi o samo świętowanie tej uroczystości znalezienia krzyża, bo akcja właśnie jest umiejscowiona w trakcie tego święta w Jerozolimie, do której przyjeżdża bohater Nerses, który szuka handlarza perfum, od którego potrzebuje uzyskać informacje potrzebne mu do przeprowadzenia osobistej zemsty. Więc tutaj nie chodziło mu w ogóle o świętowanie, natomiast z racji tego, że mi zależało na tym, żeby ta opowieść była jak najbardziej taka żywa, to poza historią Nersesa, która jest fikcyjna i który dokonuje w sobie pewnej przemiany w tym wszystkim, to zależało mi na tym, żeby to tło również było jak najbardziej takie soczyste. I po to, żeby się dowiedzieć, jak wyglądały te święta i to świętowanie, zasięgnęłam do źródeł, a jest nim opis podróży pątniczki Egeri po Bliskim Wschodzie. Nie wiadomo do końca, czy była osobą duchowną, czy świecką, i opisała bardzo szczegółowo swoją podróż, najprawdopodobniej z Francji właśnie na Bliski Wschód. Niestety nie wszystkie zapiski przetrwały, ale przetrwało właśnie opis świąt, choćby świąt znalezienia krzyża w Jerozolimie, to jakie kościoły wówczas były, jakie procesje, skąd dokąd szły, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe i oczywiście znalazło się również w moim opowiadaniu. Warto tutaj rozwikłać jeszcze jedną zagadkę, która krąży wokół święta, dlatego że często mówi się na nie świętem podwyższenia krzyża. Ja akurat zazwyczaj używam nazwy znalezienia, a do tego jeszcze trzeba dodać jeszcze jedną taką mylną kwestię, że na pewnym etapie tak naprawdę istniały dwa święta znalezienia krzyża, które nawiązują do dwóch zupełnie różnych wydarzeń historycznych. Pierwsze to jest to, o które już opisałam, czyli święto Helenę przyjeżdżające do Jerozolimy i która znalazła relikwie. A druga nawiązuje do czegoś, co się wydarzyło trzy wieki później, w roku 614, kiedy na Jerozolimę najechali Persowie i dokonali tam ogromnej rzezi i uprowadzili między innymi poza ogromną ilością jeńców właśnie relikwie Krzyża Świętego do Persji. I 15 lat później cesarzowi Herakliuszowi udało się odzyskać te relikwie i oczywiście one wtedy wróciły do Jerozolimy i ten powrót relikwii właśnie był tym początkiem dla tego drugiego święta znalezienia krzyża, które można by w jakimś sensie nazwać świętem odzyskania krzyża. Jest to zupełnie inna historia, która notabene też nadaje się na tło do opowiadania historycznego i na pewno też to wykorzystam. I reforma liturgiczna z roku 69 przyniosła nam, można powiedzieć, takie połączenie tych dwóch uroczystości w jedno i wtedy zadecydowano, że święto znalezienia krzyża będzie jedno właśnie 14 września. Jeżeli chodzi o współczesne obchody tego święta znalezienia krzyża na Bliskim Wschodzie, to jedną rzecz już wspomniałam i jest nią zapalanie ognisk, ale można znaleźć jeszcze dwa inne symbole, które funkcjonują wśród wspólnot chrześcijańskich podczas tego święta. I pierwszym z nich to jest bazylia. To jest coś może zupełnie nieoczywistego i na pewno, jeżeli ktoś by znalazł się w jakimś kościele w trakcie tego świętowania i zobaczy tam te ogromne ilości bazylii, to będzie miał takie, ale o co chodzi, dlaczego? I tutaj znowu kolejna legenda, kolejne przekazy. Mówi się o tym, że w miejscu, w którym była ta cysterna, w której znalazły się te krzyże i wśród nich właśnie relikwie krzyża Chrystusa, tam rosła bazylia, więc bazylia stała się jednym z symboli tego święta na Bliskim Wschodzie. I już za tamtych czasów, właśnie w tym okresie, w którym umiejscowione jest moje opowiadanie, jak i dzisiaj,
Bazylia pojawia się jako ten symbol również w kościołach w trakcie liturgii. I drugi symbol, który najczęściej pojawia się przy okazji tego święta, to jest granat. I tutaj ma to związek z tym, że wrzesień to jest sezon na granaty właśnie tam w tym rejonie. I bardzo często nawiązuje się do granatu choćby w kazaniach, dlatego że one mają swoją symbolikę. A jest to symbolika związana z smakiem granatu i tym, że jego ta skórka jest gorzka, a owoc w środku jest słodki. I ma to symbolizować to, że często trudy, czy właściwie to, co jest piękne czy dobre dla nas i słodkie, takie przyjemne wręcz, często jest otulone czymś, co jest trudne. Taka nauka płynie właśnie z tego smaku granatu. I z racji tego, że no, to już bardziej jest takie powiązanie związane z takim folklorem, czy właśnie choćby z tym, że jest to sezon teraz na te owoce. Niemniej jednak właśnie w okolicach tego święta jest ten symbol szczególnie obecny. Znalezienie krzyża można również napotkać w ikonografii. Jest nawet ikona znalezienia krzyża, która również znajduje się w naszym sklepiku, również w zestawie z drukowanym opowiadaniem Zapach Mirry. Na nim można znaleźć biskupa Jerozolimy, Makarego, wraz z tłumem wiernych, z cesarzem Konstantynem, ze świętą Heleną, którzy są obecni. Wprawdzie sam Konstantyn nie był obecny osobiście wtedy w Jerozolimie, natomiast w ikonografii się znajduje jako ktoś, kto wtedy no, był cesarzem, więc duchowo w jakiś sposób był przy tym obecny. I na koniec pozostaje mi już tylko zaprosić Cię do wysłuchania słuchowiska Zapach Mirry albo do zakupu tego opowiadania w formie drukowanej, właśnie tak jak mówiłam, jeszcze raz pokażę może razem z małą fiolką samego zapachu mirry. To jest taki mój początek przygody z opowiadaniami historycznymi i mam nadzieję, że się przyjmie i że będzie to zainteresowanie, bo ja bym chciała tych opowiadań napisać jak najwięcej. Już jest parę ich napisanych, ale no, żeby się ukazały, to też jest druga rzecz. To opowiadanie jest też dostępne w zestawie z ikoną, z kadzidłem, ze świecami z Jerozolimy. Właściwie nie z Jerozolimy, tylko które mają zapach Jerozolimy. Świece z wosku pszczelego. Jeżeli ktoś był w Jerozolimie, to na pewno jak tylko poczuje ten zapach, to od razu mu się przypomni to miasto. I oczywiście zapraszam do subskrypcji tego kanału, dlatego że pojawi się tutaj więcej inspiracji, szczególnie związanych z Jerozolimą. I osoby, które chcą wspierać naszą działalność twórczą, przede wszystkim właśnie muzykę, powstawianie może kolejnych słuchowisk i tego podcastu, zapraszam do zostania naszym patronem poprzez platformę Patronite. I dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu.